Wow, Kaśka, nie wiedziałam, że z wyprowadzania psów zarobimy aż tyle pieniędzy. No, masz rację. Chociaż nie obyło się bez małych przeszkód i małych przygód. Na szczęście ten jeden psiaczek się znalazł. Ej, możesz teraz sobie kupić wypasiony telefon. Aha, jupi, w końcu. Tylko wiesz co, nie wiem, czy czasem nie powinnam oddać tych pieniążków mamie. W końcu ona też ich potrzebuje. A, no to musisz zapytać. O, dziewczyny! Rany boskie, Gosiu, skąd ty masz tyle pieniędzy? Skąd ty je wzięłaś? Babciu, babciu, zarobiłam! Przecież zajmowałam się psiakami! Ach, no tak, sąsiadki i sąsiedzi mi mówili, że jesteście genialne dziewczynki. I co teraz? Koniec z interesem? Na razie chyba tak. Zarobiłam dosyć sporo pieniędzy i chyba kupię sobie ten nowy telefon. Mamo, mamo, gdzie jesteś? Mamo, dlaczego płaczesz? Co się stało? Ach, byłam prosić o tę pracę kelnerki, ale niestety jej nie dostałam. Mam zbyt małe doświadczenie. Później byłam jeszcze w kilku miejscach i się nie udało. Nigdzie nie dostałam pracy. Oj, mamo, mamo, nie smuć się, ale ja mam pieniążki, zobacz. Sama je zarobiłam. Zarobiłam wyprowadzając pieski razem z Kasią. Nie, kochanie, to są twoje pieniążki. Wiem, jak bardzo potrzebujesz telefonu. No, niestety twojego już nie mogę odzyskać, ale ty kup sobie nowy telefon. Kup, spraw sobie radość, a mną się nie przejmuj. Ja na pewno znajdę jeszcze jakąś pracę. Mam jeszcze kilka miejsc, które muszę odwiedzić. Poza tym sprawisz mi wielką, ale to wielką radość, kiedy kupisz sobie ten nowy telefon. No widzisz, twoja mama jest wspaniała. No to bierz teraz pieniążki i idziemy kupić telefon. Ciekawe, jaki będzie dostępny. Nie wiem, ale mam ochotę na jakiś fajny, kolorowy telefon. Słabo to widzę, Gośka. Tutaj jest jakaś przecena, jakieś telefony, ale nie no... Nie no, beznadzieja, poczekaj, to nie... O, jest na przykład taki żółty, no i zwykły czarny i szary. Nie wiem, czy któryś ci się podoba. Ach, wiesz co, chciałabym coś lepszego w jakimś fajnym kolorze. Ej, lipny, faktycznie ten sklep. Chyba powinnyśmy pójść gdzieś indziej. No tak, mówiłam ci, chodźmy do oryginalnego sklepu, gdzie są najnowsze telefony, to się uparłaś, że chcesz iść tutaj. Oj, chciałam trochę zaoszczędzić pieniędzy. Cześć dziewczyny, nowy telefon? Mogę pomóc, bez problemu. Czego szukacie? Niestety nie znajdziecie tutaj żadnych najnowszych modeli. A, to sorry, to nie, nie chcemy. My szukamy czegoś ekstra, najnowszego modelu. No, niestety nam nie pomożesz. No dobra, dziewczyny mają trochę pieniędzy, no to mogą sobie kupić coś lepszego. Ja niestety sprzedaję tutaj używane i starsze modele. Czuję się trochę dziwnie. Nigdy nie miałam tylu pieniędzy, wiesz? To może będzie lepiej, jak schowasz je do portfela, o tutaj do środka. Masz rację, Kaśka, jak zwykle. Ty to myślisz. O, nie będę przecież pokazywać, że mam tyle pieniędzy, wiesz? Różnie to bywa, teraz chodź, idziemy do innego sklepu. O, Kaśka i Gośka, co one tam kombinują? O, telefon wybierają? To ta biedaczka ma nagle pieniądze? Ciekawe skąd. Co one sobie tam wymyśliły? O nie, 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 nie zostawię tego tak. Jestem mega ciekawa, co one tam robią. Pójdę za nimi, będę je śledzić. Wiesz co, Kaśka? Mam wrażenie, jakby cały czas ktoś się na nas gapił. Mam wrażenie, jakby cały czas ktoś za nami szedł. Wiesz co, wydaje ci się? No to jest sklep, tutaj jest mnóstwo ludzi. Niestety nic tu nie kupiłyśmy. Do widzenia! Nic tutaj nie kupiły? To ciekawe, czego szukają. Dobra, idę za nimi. Do widzenia! Centrum handlowe. To jest miejsce, Gośka, gdzie powinnyśmy coś znaleźć. Tylko się zdecyduj, co ty dokładnie chcesz. Chcę coś ekstra, super wypasione. Marzę o tym, aby robić genialne zdjęcia tym telefonem. Wow, ile tutaj jest sprzętu! Wow, telefony, laptopy, słuchawki, iPady! No, ale nas chyba interesują telefony, Gośka. Zobacz, ej, to jest coś dla ciebie. Telefon w kształcie truskawki. No, i to jest coś, czego ja szukam. Jaki fajny! Ej, no chyba, że wolisz takiego ananasa albo żabę. Ej, tego jest tutaj mnóstwo. No, i akurat do ręki wzięłaś wszystkie najnowsze modele. No chyba, że taki zwykły, klasyczny, patrz jaki ma duży ekran. Chociaż mi chyba podoba się ten czerwony, moim zdaniem jest najlepszy. Nie dość, że ma fajną muzykę, mnóstwo opcji i aplikacji, no to jest naprawdę super.
No i świetny wybór. Najnowszy model iPhone'a. Dziewczyno, genialny sprzęt. Mówię ci, idealne zdjęcia, mnóstwo aplikacji. Tym telefonem to praktycznie zrobisz filmy, nagrasz coś, prześlesz, zmontujesz, co tylko zechcesz. Wow, i właśnie czegoś takiego szukam. A ile on kosztuje? O, dziewczyno, zupełna nowość. No, musisz dać kilka tysięcy. A czy tyle, co mam tutaj w portfelu, to mi wystarczy? Nie no, w sumie to prawie idealnie, idealnie. Co takiego? Centrum handlowe? Sklep z telefonami? Co one tam robią? Zerknę tylko tak po cichu. Nie no, nie wierzę. Co? Dlaczego Guśka trzyma w ręku najnowszego iPhone'a? Ja go chcę! Tatuś powiedział mi, że ja go na razie nie kupię, bo może poprawić oceny. A ta głupia Gośka go ma? Nie no, nie wierzę, skąd ona ma te pieniądze na to? O, niech to! O nie, muszę się schować, bo idą tu. Świetny wybór, dziewczyny, no trafiłyście idealnie. Tak naprawdę to jest już ostatni model. Dostawa będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wszystko okej. Okay. Aha, słuchaj, proponuję wziąć jeszcze jakieś ubezpieczenie od nagłych wypadków, jakby coś się stało. Tak, tak, to poproszę, koniecznie. Ubezpieczenie? Niczym ci nie pomoże. Nie no, nie wierzę. Ja zawsze mam najlepsze telefony i najnowsze modele najszybciej. A ta głupia Gośka? Nie no, ja chcę ten telefon. Wiesz co, Kaśka, od razu wpiszę sobie tutaj twój numer. O, poczekaj, strzelę ci wodkę. O, jak będziesz do mnie dzwonić, to od razu mi się wyświetli twoje zdjęcie. Ale czadowy ten telefon, nie no, jest super. Tak ci zazdroszczę, Gośka. Nie no, fajny. Ja chcę ten sam telefon, co ta dziewczyna poprzednio. Wezmę go niedługo, proszę mi go odłożyć. Spokojnie, dzień dobry. Niestety nie ma już tego modelu. Jak to nie ma? Ja chcę ten telefon i to w tej chwili chcę go zobaczyć. Na pewno go macie, niech pan mnie nie okłamuje. No nie, no nie mam, no sorry, a poza tym jaki pan? Jestem dziewczyną, to że noszę czapkę, to co, to od razu jestem chłopakiem. A kiedy będzie dostawa tych telefonów? Powinno być w przyszłym tygodniu, ale nie gwarantuję, czy będą czerwone, niebieskie, zielone, czy po prostu zwykłe czarne. Nie no, ja chcę jakiś fajny kolor. Wow, wszyscy się teraz rzucają na te najnowsze telefony. A niech to, ta głupia dziewucha ma ten telefon. Nie no, zaraz nie wytrzymam. Następnego dnia rano w szkole. Weź Gośka, pokaż ten telefon. Ale czadowy, wiesz Gośka, że na nim można normalnie grać w gry jak na komputerze? No i robi świetne, genialne zdjęcia. Na nim to możesz normalnie zadanie domowe odrabiać. Ale zazdro. Gośka, ile kosztował ten telefon? Chłopacy, ja to się tak za bardzo nie znam na sprzęcie, ale kosztował kilka tysięcy. Wow! Skąd ty miałaś tyle kasy, dziewczyno? A pracowałyśmy, wyprowadzałyśmy psiaki. Mnóstwo roboty, mnóstwo czasu, no ale udało się i zarobiłyśmy kupę hajsu. No, trafiłyśmy na niezłą bogaczkę, która nam zapłaciła bardzo, ale to bardzo dużo. No nie, teraz wszyscy chłopacy przy niej stoją, ona ciągle z tym telefonem. Ja wiem, co zrobię. Nikt się nie zorientuje, kiedy Gośce nagle telefon zniknie. Albo się popsuje. Albo nie wiem, co tam jeszcze. Po prostu nie mogę znieść tego, że ona go ma, a ja nie. Gośka, która godzina? Co, ty mnie pytasz, Patty? Myślałam, że się do mnie nie odzywasz. Co, przecież zegar wisi na korytarzu. Czemu pytasz? A no tak. Pokaż, sprawdź. No nie zabieraj telefonu, pokaż. Sorry, ale to jest mój nowy telefon i muszę o niego dbać. W końcu interesuje ci ta godzina? Nie, już nie. Co ona robi? Nie no, nie wierzę. Kaśka, chodź, idziemy na lekcję. Odłożę tutaj moje rzeczy, wezmę jeszcze długopis, zeszyt, o i kilka rzeczy. No dobra, chodź, szybko, bo się lekcje zaczynają. Ta głupia dziewczyna zostawiła telefon w szafce. Nie no, nie wierzę. Która to jej szafka, ta? Nie, to szafka tego grubasa szkolnego. O, tu jest ten telefon. O, sorry, Patty, ale dlaczego moja szafka jest otwarta? Co ty robisz? Grzebałaś w mojej szafce? Nie, w żaden sposób nie. Nie, wcale nie wiem, jak ją otworzyć. Ja nawet chciałam ją teraz zamknąć. No to dobrze, bo zapomniałabym telefonu, a tutaj muszę robić notatki na lekcji. Ty nie idziesz na lekcję?
Nie, zaraz przyjdę. No dobra. A niech to, nie udało się. Byłam tak blisko, już praktycznie miałam ten telefon. Nie no, nie wierzę. Ale ten dzień szybko minął. Nie no, było super. Masz rację, ale każdą przerwę spędzałaś na telefonie. Aplikacje, zdjęcia, gry. Co ty tam robisz? A muszę go poznać dobrze. To co, idziemy się przejść? Może idziemy do parku? Albo nad jezioro, albo do naszej ulubionej fontanny, czy przy tej rzeźbie się spotkamy? No jeszcze sama nie wiem, chodź. No zdecydujcie się, gdzie w końcu idziecie, bo nie będę za wami biegać po całym mieście. No i tutaj uwielbiam spędzać czas po lekcjach. No, w parku, przy naszym stawku, na moście. O, cześć dziewczyny, a co wy tutaj robicie? Patty, to znowu ty? Mam wrażenie, że cały dzień ze mną łazisz. O co chodzi? Przecież nas nie lubisz. Oj, dobra, tak tylko przypadkiem przechodziłam. O, sorry! Ała, uderzyłaś mnie, ała, to boli. No sorry, weź się przesuń. Ała, co ty robisz? Mój telefon! Telefon! Ups, sorki, nie chciałam. No wpadłaś we mnie specjalnie i wytrąciłaś mi telefon. On wpadł do wody, Kaśka, widzisz to? Nie no, nie wierzę, weź go szybko, wyciągaj i ratuj, ratuj. No ale jak? No trudno, wejdę do wody. O nie, jestem cała mokra. A telefon, o nie, on chyba już nie działa, Kaśka. No nie, mam go dopiero jeden dzień. No nie działa, naciskam na niego i nic, nie chce się włączyć. O sorry, to było niechcący, tak mi przykro. Sorki, ale to tak jest, gdy biedaczka chce być bogata i nagle ma super wypasiony telefon. No sorry, Gośka, no po prostu nie pasujesz do niego. Ona to zrobiła specjalnie. Cały dzień za mną chodzi, się czai na ten telefon i patrzy. Pewnie jest zazdrosna. Ej, Gośka, przecież ty możesz odzyskać telefon. Masz przecież wykupione ubezpieczenie. Wykupione ubezpieczenie? No niech to, szlak! O nie! Proszę mi pomóc, proszę mi pomóc! Błagam, błagam panią! Pamięta mnie pani? Ach tak, oczywiście, że pamiętam. Kupiony iPhone wczoraj ostatni, a o co chodzi? No bo koleżanka mi go wrzuciła do wody, proszę zobaczyć, w ogóle nie działa! O rany, faktycznie, cały zalany! Ale ty masz wykupione ubezpieczenie? Tak, tak, wykupiłam. Czy da się go uratować? Błagam, błagam. Ten telefon, tyle na niego pracowałam. Tak bardzo mi zależy. Nie no, jasne, spokojnie. Zaraz się tu naprawi. Tu wykonam ubezpieczenie wykorzystane. A tu zaraz się go naprawi, spokojnie. Tutaj weźmiemy tę maszynę, przykładamy. To jest taka wielka suszarka. Telefon w sumie jest sprawny, tylko na chwilę się zawiesił. Taki krótki kontakt z wodą nie powinien zrobić niczego złego. Serio? Naprawdę? Tak, tylko następnym razem proszę uważaj. Telefon nie trzyma się w ręku przy zbiornikach z wodą, bo następnym razem może się po prostu popsuć. I co? Już jest? Już? A, działa! Dzięki wielkie! O, wow! Nadal mam telefon. Dzięki wielkie! A pytanie, czy ta reklamacja to jest jednorazowa? Nie no, jak jeszcze ci się coś popsuje, to wpadaj, na pewno ci pomogę. Kaśka, działa, działa, zobacz, wszystko jest okej. No mówiłam ci, że wszystko będzie w porządku. A już się bałam, że wszystko na marne. Ta praca, te pieniądze, zakupy, ale jest. Ale wiesz co, raczej będę już chować do kieszeni ten telefon. Co? Co wy tutaj robicie? A nic, byłam odebrać telefon z naprawy. Wiesz co? Na szczęście działa. Jak to działa? No nie! Ej, o co ci chodzi? No, chyba nie zrobiłaś tego specjalnie. No niech to! Ten telefon miał być mój, oddawaj mi go! Nie, zostaw! Oddawaj, powiedziałam! Ej, weź mnie, zostaw! Patty, weź się uspokój, dobra? Przestań być rozpieszczoną blondyneczką, która musi mieć najlepszy sprzęt. Daj nam spokój, okej? To jest Gośki telefon. Jak chcesz, to sobie kup sama, inny, podobny, a nam już daj spokój. Co za wredna dziewczyna. Weź Gośka, uważaj z tym telefonem. A niech to. Prawie go zniszczyłam, prawie go zabrałam, prawie był mój. Nie wierzę. O nie, jeszcze tego pożałują. Ten telefon musi być mój, najnowszy model. Tylko ja powinnam mieć taki w szkole. Czy Gośka powinna się obawiać Patrycji? Czy ona jeszcze coś wykombinuje?
Tego nigdy nie wiadomo. A wy macie telefon? Dajcie znać na dole w komentarzu. A wy co najbardziej lubicie robić na telefonie? Grać w gry, robić zdjęcia czy siedzieć na YouTubie? Dajcie znać w komentarzu.